Marcel, podpisałeś umowę z naszym klubem, na 1,5 roku związałeś się z Cracovią. Powiedz, no jakie towarzyszą Ci w związku z tym emocje? Jestem bardzo zadowolony, że dołączyłem do Cracovii dzisiaj. Wczoraj wieczorem dołączyłem do drużyny. No, był do Uniowa, dzisiaj grałem już sparring, zagrałem całą drugą połowę, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Co zdecydowało, że wybrałeś Cracovię? Przede wszystkim styl gry, jaką grają. Wiem, że Cracovia gra dobrą piłkę, otrzymałem się dużo przy piłce. Słyszałem dużo dobrego o tej drużynie. No, i z innych kwestii jest to też blisko mojego domu, tam gdzie się urodziłem, Poręby. Około 70 km, także byłem bliżej rodziny. To takie dwie główne rzeczy, myślę. Chciałem wrócić do Polski z Norwegii. Zależało mi na tym. Pytanie nie będzie łatwe, bo ciężko mówi się o swoich zaletach, ale gdybyś miał tak popatrzeć na siebie z boku, co jest Twoją mocną stroną? Bo Twoja nominalna pozycja to jest prawa obrona. Tak, jestem prawą obrońcą. Myślę, że gdybym miał wybrać jedną rzecz, wybrałbym szybkość. To jest moja chyba główna cecha. A jak tutaj koledzy Cię przyjęli? Jak powiedziałeś, dołączyłeś się całkiem niedawno do Uniejowa. Były już jakieś pierwsze żarty, pierwsze kontakty z kolegami, czy jeszcze nie było na to czasu? To wczoraj wieczorem dołączyłem, tak jak powiedziałem. Jadłem wczoraj z nimi kolację, tak koledzy przyjęli mnie bardzo, bardzo miło i w porządku. Porozmawiałem już z niektórymi chłopakami, także jestem zadowolony. Bardzo, bardzo miło mnie przyjęli. Wiemy, że swoją większość kariery spędziłeś tak naprawdę w Norwegii. Jak to się w ogóle stało, że grałeś w Skandynawii? No i jak ta twoja kariera przebiegała właściwie? Zaczęło się to od wyjazdu z rodzicami. Rodzice pojechali tam po prostu za pracą. I tam zacząłem grać w młodzieżowych drużynach właśnie Vålerengi. Po 3 latach pobytu tam wróciłem do Polski. Grałem przez pewien okres czasu w Katowicach. I wtedy właśnie zaproponowano mi testy w Vålerengi z powrotem, no więc pojechałem tam na testy, dostałem się i tam już zostałem sam, przez 1,5 roku mieszkałem sam. Na początku grałem w drużynach juniorskich, potem się dostałem do pierwszej drużyny i cały rok grałem w pierwszej drużynie praktycznie. Powiedz, czy śledziłeś mecze polskie i T-Mobile Ekstraklasy, będąc w Norwegii? Powiedziałeś, że znasz styl Cracovii, że właśnie to był ten czynnik decydujący. Skoro znasz, to powiedz, jak myślisz, na co stać Cracovia w tym sezonie? Obserwowałem Ligę Polską jak tylko mogłem, a więc wiem, jak to wszystko wygląda. Myślę, że stać nas naprawdę na dużo. Dzisiejszy sparring pokazał, że potrafimy się utrzymać przy piłce, bo robimy troszkę głupie błędy, przez co tracimy głupie bramki, ale wydaje mi się, że jest to wszystko do ogarnięcia i myślę, że możemy zrobić dobrą rundę wiosenną.